Nowe rodzaje chłopaków, zobaczymy. Na poprzednim odcinku nie znalazłem nikogo do siebie podobnego, prócz informatyka, ale to tylko dlatego, że gram w LoL'a. Ja potrzebuję coś tak bardziej, co opisze Zimmermana. Let's go! Dla tych, którzy zdołali się uchować w poprzedniej części. Ten film jest dla was. Bo wiecie jak to jest, wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi, jak nam się wydaje. I ten film właśnie to udowadnia. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj będziemy szufladkować chłopaków. Po raz drugi. Tak, wrzucę was do szuflady, zamknę i nie wypuszczę. Jesteś mój. Poznajcie więc dzisiejszych ziomów. Mateusz, Marek, Stasiu, Mirek, Miłosz, Alan. Gymrat. O. O. Let's go, Gymrat, Mateusz, tank top enjoyer, zawsze. Tylko sportowe ciuchy, zawsze. Zawsze wysokie skiety, zawsze. Pchonk? Nie jest to pchonk. Mamo, ale białko naprawdę nie jest trujące. I żyla. Ja, dlaczego nie zawsze mam takie żyły walone? I gdyby ktoś jakimś cudem nie wiedział, to Gymrat to oczywiście osoba, w tym przypadku mężczyzna, który całe swoje życie poświęca siłowni. Siłka? I graniu w Minecrafta. Co? No i też takim marzeniem Gymrata jest to, żeby pozostać jak najbardziej tajemniczym. Żeby być tym main anime charakterem, ukrywającym się w cieniu, nie zważającym na opinie innych. Po prostu być sam. Sadek. A naszą następną postacią jest Marek, metalowiec. Łocie, panie, łocie! Dobre, nie no? Marek, wycofany, tylko swoje ekipy jest sobą. Nocny Marek. Marek jest też nocny Marek. O Boże. Niestety nikt Markowi nie wierzy, że tak naprawdę nie jest szatanistą. I podobnie nikt nie uznaje, że jego muzyka jest głęboka. I oni się nie pocą? Czy Marek ma umiejętność pocenia się? Czy po prostu przez długie włosy to odlatuje, ta klimatyzacja? Oni, właśnie, Marek powstał pieczarek. On nigdy się nie poci, mimo że jest zawsze ubrany niedostosowanie do pogody. Man, kiedy ten gość powiedział... That was so deep. Więc wiele osób... Idą słuchać muzyki. Kłaczoba kula kula po kulafa! To jest moja ulubiona piosenka. Tu skarżyło się na to, że Alternator to nie jest metalowiec. No i w sumie mają rację. No bo metalowiec jest dużo milszy. W sensie ja po prostu widziałem dużo takich przypadków, że gościu był metalowcem, a po godzinach był jakimś tam ziomem od fundacji charytatywnej. No. Że wiecie, pomagał tam bólkom, albo tak samo, plus jeden. I takie UW rzeczy. I to też w ogóle jest takie zabawne, nie? Że babcie jakby zobaczyły takiego gościa w makijażu, to powiedziałyby, że szatanista i w ogóle demony. Nawracaliby na Jezusa. Do nich i się pyta, jaką herbatkę by chcieli, z miodem czy z cytrynką. I wtedy wszystko jest git. Totalnie tak jest. Metalowiec to jest jakby w ogóle przeciwieństwo oczekiwań, jakie ludzie mają do niego w społeczeństwie. Myślisz sobie, Boże, on zjadł kota, a on kocha kotki. Wtedy to jest super chłopak. Ale metalowiec ma za to jedną bardzo dużą słabość. Jest to wysoka temperatura. No bo pomyśl, jak to jest. W lato temperatury 25-30 stopni to aktualnie norma. No ale metalowcy nie mogą pozwolić sobie na... 27 stopni, ja muszę już mieć krótkie spodenki. Muszę mieć. Na przełamanie swojej postaci. Bo poci mi się czoło. Jak jest mi ciepło, dupę, to się pocę na to czole. What? Która jest nieodłącznie związana z czarnym i ze skórą. I chyba nie muszę tłumaczyć, że to nie jest dobre połączenie ze słońcem. Nawet jak ostatnio właśnie wyszedłem w taką pogodę, to wiecie, wszyscy mają krótkie spodenki i t-shirt. No ale trafi się ten jeden rodzynek, który ma skórzaną kamizelkę i spodnie 3/4. A, no i glany. Man, na sam widok się pocę. Naprawdę współczuję wam. A następnym w zestawieniu jest... Hype Bestia. Streetwearowcy i Hype Bestie oprócz własnej kultury... Właśnie czym się różnią? ...wykształciły także swój własny... język. I jeśli chcecie, to mogę zaprezentować wam jego próbkę. Bo jeśli kilka lat temu wszedłbyś na streetwearową grupkę, to pewnie natrafiłbyś na słowa takie jak... WTS, WTB, VNDS, PCLC. Co to k***a jest? Just one! Wytłumaczcie mi just one! Just one! Przynajmniej jedno mi wytłumacz, a przynajmniej jedno! Czy to jest jakiś kod HTML na informatyce? Co to jest za język? Czemu ja to rozumiem? Dysybyty, darmowe suty wiatrakowe, taty. Rozumiem. Wróćmy sobie jeszcze teraz do definicji hype bestii. No bo kiedy powiedziałem hype bestia, to pewnie pomyślałeś sobie,
o tym. W sensie, wydaje mi się, że tacy ludzie są już po prostu na wymarciu. Nie ma już ludzi w pasku Off-White, Wizji Zebra, albo Balenciagach z Okranerach. Ja pierdzielę, się łapię już za głowę. Czyli ktoś kiedyś kolekcjonował rzeczy, które teraz są już boomerskie i przestarzałe w tym nurcie, to po chuj w ogóle kolekcjonować te rzeczy. To po co je kolekcjonować, te rzeczy? Przecież po to je kupujecie, żeby się czuć bardziej ważni, wyjątkowi, żeby was to wyróżniało. Wiecie, o co chodzi? Że interesujecie się tym typem życia w kolekcjonowaniu takich przedmiotów. Patrzycie jeszcze na ten typ człowieka, tak, ten jak oni mają, hype bestia, który już jest na wymarciu, według tutaj autora tego filmu, i masz takie, a to te już nie są modne, te ciuchy, one są na wymarciu. Przecież to oznacza, że twoje ciuchy, na którymi ty się aktualnie spuszczasz, zaraz skończą tak samo. Alan, młody raper. O Jezu, o Boże, jak ja nie lubię Alanów! Jak ja nie lubię Alanów! To jest takie ego top w***ne, bo mama do niego powiedziała po imieniu rano. Naprawdę! To jest Alan! Alma drip. I też ma swój osobny język, w którym najczęściej pojawiają się wyrażenia typu Cox, Ice, Drip, Wysoko, jest G. Tylko Ameryczka. A następnego kandydata w ogóle nie. Dokładnie, zgadzam się z tobą w 100%. Chodzi kraj. Najważniejsze jest to, żeby to była najsmutniejsza, najbardziej melancholijna i artystyczna muzyka. Oczywiście zawiedzę Tylera i Georgiego, ale o nie, o nie, o nie, o kurwa, too close. Nie podoba mi się, że Miłosz jest tak blisko. O nie, ja od razu rozkminiłem, jakie to są okładki których albumów, o nie. Ja też mam konwersy, o nie. Soft Boys angielskiego. Oglądam Naruto, kurwa, ostatnio dużo. Nie, o nie. Delikatny chłopak. To ziomek uwielbiający oversize, a także wszystko, co ma kołnierz. I teraz zaprezentuję poradnik, jak zostać softboyem. 1. Załóż spodnie w kant. Dobra, nie, w życiu bym nie założył spodnie w kant. Jak blisko było. I bym wszedł znowu w jakąś grupę społeczną, niedobrze. Takie nie za wąskie. 2. Załóż koszulę. 3. Załóż swoje custom Air Force'y. Ewentualnie mogą być stare konwersy. 4. Na górę załóż krunek lub sweter. Tylko upewnij się, że kołnierz koszuli wystaje. 5. Dodaj jakieś akcesoria, najlepiej perły. 6. Załóż słuchawki i puść Igor. Gotowe. Natomiast jak to jest w realu? No nie wiem, tutaj odnoszę wrażenie, że już nie jest tak spoko. W sensie, że niby jest okej, jest w porządku, ale wiecie, taki trochę za delikatny i finalnie większy ris ma skater. Ale tutaj tak, przychodzi. Ale skater ma zawsze największy. Skater w ogóle ora ich wszystkich po prostu jak ciągnik na polu, nie? Skater to jest top tier SS. Nowy typ chłopaka, który ma w zanadrzu ukrytą broń. UR plus i tą bronią jest auto. O! Jak startuje to a potem zmienia wydech. A potem brr brr. Nienawidzi elektryków, o Jezusie. Samochodziarz uwielbia zloty. Kocha ten odgłos palenia gumy, strzelania z wydechu i w tym wszystkim te szczyptę nielegalności. Taki dreszczyk emocji. I ja naprawdę podziwiam samochodziarzy za ich wiedzę. W sensie wiecie, nie? Oni znają każde auto na pamięć. Każdy mo... Nie! Nie kupujcie elektryków żadnych! Zero! Nie! Nie kupujcie! Nie, bo będą kolegi do ładowarek. Jest trzy na krzyż, jak jadę do Poznania. Nie kupujcie! Beznadzieja w ogóle! Beznadziejne samochody, drogie! Padał mi ostatnio lakier, a nawet nie wiadomo dlaczego. Beznadzieja w ogóle! Nie polecam, gdzie tam ty nie dojedziesz. Ostatnio ten, jak on miał, ten Pupulampu Pilangstrum, nie dojechał na konferencję FMMA, bo zapierał Teslą i nie dojechał, bo nie, zapomniał ładować. Nie dojedziecie nigdzie na czas, do rodziny będziecie jechać 100 lat. W ogóle nie kupujcie w ogóle, nie? No Pupulampu nie dojechał ostatnio na konfę. W ogóle nie polecam. Beznadziejny samochód. Plastikowy w środku, masakra. Wyobraźcie sobie rzeczywistość, w której podchodzi do was obcy człowiek, jak wychodzicie z auta,
i patrząc nam prosto w oczy, mówi tak: słyszałem, że samochody elektryczne wybuchają i nie da się ich ugasić. Normalnie ostatnio widziałem, się palił tak przez 2 dni. One nigdy nie gasną. Dzień jak codzień, nie? Ja nie potrzebowałem takiej informacji. Wiesz, że auta wysadzają się? Wiesz, że auta potrafią płonąć? Ja mówię, no wie pan, no wszystkie samochody potrafią palić. Nie, elektryk jak zapłonie, to go nie ugasisz, rozumiesz? No dobra, wie pan, no mam nadzieję, że moje auto no nie wybuchnie, jak będę w środku na przykład, bo ja lubię życie. No wie pan, no to może warto zmienić elektryka na spalinowe, nie? Proszę pana, ale pan jeździ z 50 litrami łatwopalnej substancji, która może sprawić, że pana samochód też wybuchnie. Ale elektryki się nie da ugasić, rozumie pan? Nie da się ugasić elektryka. No, już rozumiem twój point! Rozumiem! Generator elektryczny pali się dłużej niż fufuramfum z silnika, rozumiem? Płoną elektryki. Model, co ma, jaki jest, czy się psuje, czy nie, czy spoko... O! Moja sympatia do samochodów ogranicza się do filmu Auta. Zigzag McQueen! Czy nie? Kto tym jeździ, kto nie? Czyż oni by mogli nagrywać takie same filmy jak ja? Typy ludzi jeżdżących BMW. Numer 1. BMW E46. Bambik. A naszym już ostatnim ziomem jest Stasiu. Polityk. I tak jak to oni, human, prawo, historia, debaty, husaria, to uwielbiają. I przy nich właśnie możesz najbardziej poczuć to, jak mało wiesz. Oj tak. Oni nie zdobywają wiedzy dla wiedzy, tylko nie zdobywają wiedzy po to, aby upokarzać ludzi z ich niewiedzy na te tematy. A znam swoich ziomeczków, którzy mają takie, będę wiedział, jaka była wojna najważniejsza podczas I wojny światowej, żeby całkowicie innej tematyce rozmowy przytoczyć to w pewnym momencie, żeby zagiąć swojego rozmówcę moją niewyobrażalną wiedzą, nie? Ja będę lepiej to teraz pamiętał, więc... okej. Okay. Porzucisz losowy temat, a on już ma przygotowany 30-minutowy monolog, w którym 10 razy zmiażdżył twoje argumenty. I tak jak generalnie wszyscy ludzie robią swój test osobowości, test 16 personalities, to politycy mają swój własny kompas polityczny. No. Na tej podstawie jesteś w stanie powiedzieć wszystko o danym człowieku. No i chyba nie tak. Trzeba mówić o tym, że ulubionym social media polityków jest... Jest Twitter. Twitter. X. Który teraz stał się teamem X. Ale też oprócz tego politycy uwielbiają udostępniać posty na Facebooku. I to codziennie. Co najmniej jeden. Fajnym zajęciem jest spekulowanie o tym, kto wygra wybory. Czy będzie wojna, czy nie. To... Ja wam powiem spekulację taką, ktokolwiek wygra, dalej będzie ch**wo. Zaatakuje, kto nie. A jeśli coś... Ja wam zaspekuluję, kto nas atakuje. Pewnie koniec końców wszyscy. ...się sprawdzi, no to on przecież mówił o tym. A jeśli nie, no to co z tego? I tak każdy zapomni. I jeszcze rozstrzygnie... Tak, to jest tak, że mówisz 10 twoich teorii, jedną trafiłeś, jedną ci udałeś trafić i ty masz takie, ja przewiduję przyszłość, jestem najmądrzejszą osobą. Ale on 9 razy totalnie się zesrał. Ale on ma takie... Nie, patrzcie tam, nic się nie stało. Nic się nie stało, jest okej. Bardzo, bardzo fajny kanał, polecam dzieciom, polecam wszystkim. Super film.